Witam drodzy widzowie. Dzisiaj zmotywowany jednym z komentarzy pod innym filmikiem. Chciałem Wam pokazać, co zrobić, żeby przełącznik kierunkowskazów odbijał. Jak dostać się do przełącznika kierunkowskazów pokazane jest na innym moim filmiku. Problem polega na tym, strzela, słyszymy, a nie odbija. Kierunek w lewo, strzela, a nie odbija. Jaki jest problem? Nie wiem, ale zauważyłem, że jeżeli cały ten przełącznik dopchnie się do środka, czyli do osi kierownicy, to wszystko zaczyna pracować. Odbija, odbija, odbija. Czyli nie ma sensu rozbierać przełącznika, trzeba zrobić tak, żeby go po prostu dopchać. Co ja zrobiłem? Wymontowałem. W tym zatrzasku wywierciłem otwór. Wywierciłem otwór. Wsadzamy przełącznik. Wróć jeszcze. Tutaj obciąłem dwa plastiki, które były odpowiedzialne za to, żeby odepchnąć ten włącznik od osi kierownicy, po to, żeby tu zatrzask ładnie przystawał. Jak one wyglądają, już Wam pokażę na drugim przełączniku, bo z drugiej strony wygląda to tak samo. To jest przełącznik od wycieraczek. W przełączniku wycieraczek nadal są, nie przeszkadzają, więc nie obcinałem tego. Tutaj już sobie obciąłem. Już Wam pokazuję, co robić dalej. Obcięte, montujemy. Otwór wywiercony. Zamontowałem. Dopycham do samego końca, do osi kierownicy. Kawałek śrubeczki obciąłem na długość 0,5 cm i w ten otwór od góry wkręcam tą śrubeczkę po to, żeby mi ten włącznik się nie cofał. Tak kręcę, żeby gwintu raczej nie zerwać, ale przełącznik już mi się nie cofa. A jak działa? Ocencie sami. Jeden warunek. Najpierw sprawdźcie, czy przy dociśnięciu tego włącznika, czy on zacznie Wam działać. Jeżeli nie, to znaczy, że cała robota jest bez sensu. Jeżeli tak, metoda może na kowala, ale działa. Ja jestem zadowolony. Tutaj została wkręcona śrubeczka. Całość działa wspaniale.